bo mam powody. Ja piję, bo lubię. Mam z kimś rachunki do wyrównania. Jak chcesz mnie wykorzystać, to ja dziękuję. Znajdę kogoś innego. Jasno, widzę kolejkę prawników, którzy czekają, żeby bronić cygana. Nikogo lepszego ode mnie nie znajdziesz. Ty jesteś nawalony. Dokładnie. Możemy pogadać? Dzwoniłem kilkadziesiąt razy. Odebrałam? Nie. No właśnie, czego chcesz? Za co leżysz w Stojlangę? Za Salusem Stojlangę. Ty szujot, ty zdradziecka mordo, ty! A o co ci chodzi? Nawet się słowem nie zająknąłeś, że ten skurwysyn jest w Salusie? Nie mamy się czego bać. A mecenas Chyłki też, nie? Z tego co wiem, to mecenas Joanna Chyłka ostatnio głównie pije. Jakim cudem miałaby nam zaszkodzić? Langer chce, żebym... Langer chce, to jest bardzo dobry początek, świetny to brzmi, jak początek jakiejś apokalipsy. Przepraszam, dajesz, proszę. Langer chce, żebym udupił Chyłkę. Wygrzebiesz coś na nią? Nie. Pomóż mi. Nie ma bata. Chyba lepiej, żebyśmy to my ją odsunęli od tej sprawy, niż żeby on to zrobił, co? Chodzi o Bukano. Co jest? No nie przez telefon. Jasne, ty i te twoje tajemnice. Za godzinę w knajpie. Okej. Najlepszy przyjaciel każdej pijaczki. Szerwa, nie dam rady dziś. Zobaczymy się jutro. Cześć. Panie prokurator, na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że zatrzymany Robert H. jest mieszkańcem Warszawy. Co tam w kancelarii? Można do przodu. Żelazny drzewo koty z Magwejem, a Kordian jest nową gwiazdą. Lepszony Kordian, co? A tak. Brakuje tu ciebie. Ciągnięta jest? Co? Ciągnięta jest? Zatrzymali ją.
Dokumenty poproszę, pani mecenas. Czekajcie na mnie. Dokumenty. Zadowolony? Cormac, wiesz, że to musiało być zrobione. Zdradziłeś ją w najbardziej podły sposób i nawet gdybyś załatwił jej prywatny koncert Ironu, ona ci nigdy nie wybaczy. Czyli ty zostawiłbyś ją Langerowi, tak? Zawieszenie w czynnościach, do 2 lat pozbawienia wolności, a w najlepszym wypadku pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. W najlepszym wypadku? Przecież ona się zabije, a wcześniej ciebie. Cormac, kurwa, to nie my ją wsadziliśmy za to kółko! Prowadzenie samochodu po alkoholu to jest jedna z najwygodniejszych rzeczy, jakie można zrobić. Prawda, Cordiani? Znam gorsze. Poza tym ona na naszym miejscu zrobiłaby dokładnie to samo. Ja zawsze wiedziałem, że ją wywalą i upadnie na samo dno. Mówiłem, ostrzegałem. Chyłka, to ty musisz być gość. Jakże się sobie załatwił. Już nie olała. Jeśli żyje, to cię nie olała. Nawet jakżeś zdarzysz na całą rodzinę. Trzymaj się jej. Masz z nią duże szanse. Zależy nam na szybkim skazaniu. Nie widzę przeciwwskazań. Wykroczenie. Tak, a co, chcesz teraz wysłać na nią ziomków z bejsbolami, czy od razu płatnego zabójcę? Nie musisz się tak śpieszyć. Nie zabiorę cię. Przyzwyczaiłem się przychyłce. Możesz mi wierzyć albo nie, ale... ulżyło mi. Wolałbym razem z nią bronić Bukanu. Możemy jutro zjeść gdzieś indziej? Możemy. A czemu? Właśnie mówili mi, że cię tu znajdę. To ciekawe, że wybierasz lokal Chyłki. A pani to nie przeszkadza? Ja i tak już straciłam apetyt. Cordian. Ona nie zdała na ciebie? To nie jest moja wina, że nie popełniła przestępstwa. Ona ma zniknąć. Czyli naprawdę chcesz, żebym to ja się nią zajął, tak? Dlaczego tak bardzo chcesz ją odsunąć od tej sprawy? Cygan ma zmienić obrońcę. Słuchaj, idę do cyganów i mogę zginąć. Więc jak nie wrócę za godzinę, to szukaj mnie po śladach krwi. Bo ty mnie znajdziesz. Sugeruję, żebyś spierdalał. Chyba mnie z kimś pomyliłeś, wiesz? To nie jesteś tym kolesiem, który chce być grubą rybą, jeździć drugimi furami i mieszkać w zajebistym penthouse'ie? Wal się. Harowałem długie lata na to, żeby dostać się do tej kancelarii. I nie zamierzam z tego rezygnować. Zdecyduj się, czy dbasz o własny portfel, czy o Chyłkę. Musimy się spotkać. Nie mam czasu. Chodzi o Salusa. Ładnie wyglądasz. Dobra, nie pierdol, co tam masz dla mnie?
Chciałem cię ostrzec. A przed czym mam się tak bać? Z Langerem, z prokuraturą i z kancelarią nie wygrasz. Wycofaj się z twarzą, póki możesz. Co ty pierdolisz? Ja mam się wycofać? Ty nasłałeś na mnie drogówkę. Skontaktuj się z Marią. Terpińską.